23 lutego rozpoczyna się tydzień pomocy ofiarom przestępstw. W ramach akcji osoby pokrzywdzone będą mogły uzyskać informacje na temat przysługujących im uprawnień. Porady będą bezpłatne. Tydzień pomocy ofiarom przestępstw to akcja ogólnopolska, która odbywa się już po raz 13. Organizatorem akcji jest Ministerstwo Sprawiedliwości z udziałem sądów, prokurator, Rzecznika Praw Dziecka, Rzecznika Praw Obywatelskich, Komendy Głównej Policji, Prokuratury Generalnej i Naczelnej Rady Adwokackiej. W zeszłym roku w ramach akcji udzielono kilkanaście tysięcy porad w całym kraju. Naczelną ideą tej akcji jest uświadomienie ogółowi społeczeństwa, ale szczególnie osobom najbardziej zainteresowanym, czyli osobom pokrzywdzonym przestępstwem, jakie mają prawa i jakie mają możliwości w dochodzeniu swoich roszczeń. Mowa to zarówno, tutaj jest zarówno o ukaraniu osoby winnej przestępstwa, jak i uzyskaniu przez osobę pokrzywdzoną stosownej rekompensaty, na przykład finansowej. Osoby pokrzywdzone najczęściej nie znają swoich praw, nie wiedzą, w jaki sposób zwalczać przestępczość. Takie osoby powinny skorzystać z możliwości, jakie otwiera przed nimi Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw i udać się do wyznaczonych instytucji po poradę. We wszystkich sądach są organizowane dyżury. W naszym sądzie okręgowym dyżurów nie ma, ale w każdym ze sądów rejonowych, w tym także w sądzie rejonowym w Tarnobrzegu, wszystkie osoby pokrzywdzone mogą skorzystać z bezpłatnych porad prawnych udzielanych przez kuratorów Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu. Takie dyżury odbywają się przez cały tydzień, przy czym w poniedziałek 23 lutego od godziny 8 do 16 w każdy z pozostałych dni tamtego tygodnia w godzinach 7.30 do 15.30. Ilość osób, które przychodzą po pomoc z roku na rok jest coraz większa, co świadczy o tym, że ludzie przestają się bać, nie udają, że problem nie istnieje, próbują z nim walczyć. Najczęstsze problemy, z jakimi borykają się ofiary przestępstw, to kradzieże, pobicia, gwałty, podpalenia i pomówienia. Każde przestępstwo jest równoważne, dlatego niezależnie od jego rodzaju, ofiary mają prawo do tego, aby przed sądem dochodzić swoich roszczeń. Warto przyjść, warto się dowiedzieć, bo warto potem mieć z tego tytułu określone korzyści w postaci rekompensaty za to, że dana osoba stała się pokrzywdzona przestępstwem.